Nie udało się kilka dni temu z Udinese, być może dziś uda się z Sampdorią. Juventus staje przed kolejną szansą na przypieczętowanie 36. w historii Mistrzostwa Włoch. Mateusz Roski, witam i zapraszam na mecz Serie A, w którym Turyńczycy podejmują Sampdorię Genua. 7 minuta czasu doliczonego w pierwszej połowie, ale sędzia nadal pozwala grać. Najprawdopodobniej ten stały fragment będzie ostatnim akcentem przed zmianą stron. Czteroosobowy mur plus Linetti gdzieś tam asekurujący dół ewentualnie, żeby piłka nie przeszła ponad piłkarzami z Genoi. Rozłożył się teraz właśnie za plecami swoich kolegów Linetti. Kombinacyjne rozegranie tymczasem tego stałego fragmentu gry przez Juventus. Jest gol Cristiano Ronaldo. 31. bramka w tym sezonie ligowym, w 32. spotkaniu Portugalczyka, ależ genialne rozegranie tego stałego fragmentu. Pieczołowicie ustawiany mur przez Audero, a tu Pjanić zagrał przez całą szerokość pola karnego do niepilnowanego Ronaldo. Ten huknął po długim rogu i umieścił piłkę w siatce. Fantastyczne zachowanie Turyńczyków i wreszcie gol Cristiano Ronaldo. Próbował na wślizgu jeszcze tę piłkę gdzieś wybijać Maya Yoshida. Próbował interweniować Emil Laudero, ale nieskuteczni gracze Sampdori fantastycznie prawą nogą huknął CR7. No i tym samym wreszcie może zacisnąć pięść w geście triumfu. Wreszcie może uspokoić się nieco Maurizio Sarri. No i wreszcie też możemy powiedzieć, że mamy otwarcie wyniku na Allianz Stadium niemal równo z końcowym gwizdkiem zapraszającym piłkarzy do szatni. 67. minuta, wychodzi teraz z piłką Higuain. Higuain minął linię środkową, zagrał do lewej strony w kierunku Ronaldo. 22. metr, Ronaldo tańczący z piłką, zejście do prawej nogi, strzał! Wypluwa piłkę przed siebie, bramkarz Sampdori dopada do niej. Bernardeski, jest 2-0, 67. minuta, błąd Emila Audero. No a Bernardeski po raz pierwszy w tym sezonie pokonuje bramkarza rywali w meczu ligowym. Znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie rezerwowy drużyny z Turynu i teraz już spory komfort, jeżeli chodzi o poczynania Juve w dzisiejszym meczu. Wszystko zaczęło się od błędu Tonellego, któremu gdzieś tam piłka ugrzęzła między nogami. Było dosyć zdecydowane wejście Matuidiego też przy próbie odbioru tej futbolówki. Sędzia jednak nie zareagował, więc należy uznać, że ta cała akcja właśnie dzięki Francuzowi się rozpoczęła. Szybkie podanie do Higuaina, ten rozrzucił do lewej strony, gdzie ustawiony był Ronaldo. Ronaldo oddał strzał zza pola karnego, który wypluł przed siebie Audero. No i Bernardeski, który wyprzedził ratującego jeszcze całą sytuację Tomaso Augello, no ale ten wślizg okazał się być nieskutecznym. Całe ręce Bernardeskiego w tatuażach, właśnie tymi dłońmi ozdobionymi charakterystycznymi rękawami, zbiły podwójną piątkę z Cristiano Ronaldo, bo to właśnie Portugalczyk do gola dorzuca asystę, a więc kolejny punkt w klasyfikacji kanadyjskiej tego sezonu zawodnika z Portugalii. Właśnie 68. minuta gry, Juve Sampdoria 2-0, no i Scudetto jest na wyciągnięcie ręki. Wysokim pressingiem wychodzą gracze Sampdorii, obrońcy ustawieni gdzieś na 40. metrze przed własną bramką, napastnicy wręcz pod polem karnym Wojciecha Szczęsnego. No i właśnie taki pressing okazał się być dobry, ale tylko do pewnego momentu, bo w tej sytuacji Morten Thorsby, próbując zabrać piłkę Pjaniciowi, popełnia kolejny dziś faul i dostaje drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. No i ostatnich 13 minut Sampdoria będzie grać w dziesiątkę. Nie może w to uwierzyć, co się przed chwileczką wydarzyło. Piłkarz oznaczony numerem 18, ale ewidentnie spóźniony wślizg prostą nogą, oddał już piłkę Pjanić. No a Thorsby nie chciał dać za wygraną, poszedł naraz, no i to skutkuje tym, iż musi opuścić przedwcześnie plac gry. Rozłożył tylko ręce Quagliarella i Maya Yoshida, kiedy zauważył jeden i drugi gdzieś tam kątem oka, że sędzia wyciąga właśnie drugie żółtko dla Thorsby'ego, który lekko zszokowany, ale opuszcza plac gry. Cieka Aleksandro, dobrze teraz wyminął De Paoli'ego. Aleksandro wślizg skrzydłowego Sampdori, czy wahadłowego w zasadzie, no i to jest zagranie, po którym on dostaje żółtą kartkę, a to by oznaczało, że jest jedenastka dla zespołu Juventusu. 88. minuta gry, De Paoli z żółtą kartką, a Juventus za chwilę z szansą na kolejnego gola. Szansa na trzeciego gola dla Juventusu, drugiego dzisiaj dla Cristiano Ronaldo. Nie patrzy w kierunku Emila Audero, Portugalczyk. Mocny strzał i poprzeczka. Nie ma gola dla
Juventusu. Huknął, ile fabryka dała teraz CR7, ale przestrzelił, czy w zasadzie inaczej, w bramkę trafił, ale gola nie zdobył. Jeszcze tutaj Aleksandro walczący z Linetym, pociągany za koszulkę Polak, zasłaniający Brazylijczykowi dostęp do piłki. To jest faul dla Sampdorii odgwizdany. No a Ronaldo nie może w to uwierzyć, że taka sytuacja miała miejsce, że ta jedenastka została niewykorzystana przez niego, ale tu trzeba zacząć od sytuacji samej z rzutem karnym, czy jego podyktowaniem. Rzeczywiście już samo wejście wślizgiem De Paoliego miało miejsce na linii, czyli na integralnej części szesnastki, stąd wskazanie na wapno jak najbardziej uzasadnione przez Francesco Forno. Pierwsze karne podyktowane przez niego w tym sezonie. No a Cristiano Ronaldo, cóż, napalił się niesamowicie, żeby było efektownie, mocno pod poprzeczkę w środek. No a skończyło się na tym, że piłka ugrzęzła na obramowaniu bramki, co oznacza, że cały czas trzy gole przed nim w klasyfikacji strzelców i klasyfikacji europejskiego Złotego Buta Ciro Immobile. No a w tym drugim zestawieniu jeszcze dodajmy Roberta Lewandowskiego. Nie ma końca tego spotkania, 93. minuta nie upłynęła, teraz dopiero ta sytuacja ma miejsce, a więc Francesco Forno gwiżdże po raz ostatni dzisiaj, a Juventus świętuje 9. z rzędu, a 36. w historii Mistrzostwo Włoch. Dekada absolutnie należąca do Turyńczyków. Piłkarze z Piemontu od 2012 roku niepokonani teraz znów mogą świętować ten sukces, jakim jest właśnie tytuł najlepszej piłkarskiej drużyny w Italii.